Dobra, czat, idziemy na kwadratową masakrę. Super. Skrzynki w endzie, czat. Dobra, czat, no to co, lecimy, nie? Czat, kontrolnie się przelecimy, zobaczymy, czy tu już ktoś spocony pilnuje. Dobra. Bez RNG? Dobra, spróbujmy jakąś niezwiedzoną. Dobra. No to już pewnie wysprzątane wszystko. Ale zaliczymy sobie. O kurde. O kurcze, czas było blisko. Dobra. Gdzie te skrzynki mogą być, czat? W End City jakimś? Pomyślmy. O! No nie, obawiam się, że tutaj ktoś był. A bo nie. Czy chłopy z siebie biją? Świetnie, gratuluję. Dobra, elo. N skrzynka. Nie, no to jest zlutowane przecież. Czat. Szulkary ktoś sobie odpuścił, ale nie ma głowy przecież. O kurde. Co jest? Tobiasz był? No to wiele tłumaczy, widzowie. O, instant health. Dobra, teraz jest nawet więcej, nie wiem, z 50 skrzynek jest. Na jakich kordach, Bartman, jesteś? Przeróżny. A ja jestem na 3000 na 1700, czy to jest jakkolwiek blisko? Oczywiście, że to jest dostawione, czat. Oczywiście, że jest dostawione. 100% że jest dostawione. Tak czy że nie? O kurde. No, domyślam się. Jezu, to się przy spawn nie postawił. Dobra, jeden ten spawn. Markman. Co tam? Powiedz mi. Co on ci powiedzieć? Czy ty, czy tobie sumienie pozwala na takie rzeczy, jakie robisz? Czasem już ciężko, aczkolwiek zazwyczaj ignoruję sumienie.
co? Nie wiem. A domyślasz się chociaż? Nie widzę żadnej skrzynki. Ja już znalazłem. Aha, i co? A, czyli była? Na spałnie. No, była. Może na spałnie. A co ciekawego? Ale chyba się pojawiła, wiesz? Cały secik z mendingiem. No. Nie, właśnie mówię ci, że ja się ten przeteleportowałem do ciebie za i dwie znalazłem w pobliżu ciebie. Nie. No, później zacząłem dokładać kolejne skrzynki, ale to odleciałem ładny kawał drogi od Zachy. Czyli nie ma więcej. Tutaj w tej okolicy. Albo wróciłem w okolicy Zachy. O kurde, ty drugi secior! Nie, jeśli go nie zauważyłem, to jest tak mogło być. Ja już jestem! Dobra, jestem ustawiony na sezon. Dwa pełne sety z mendingiem w ogóle. Prost nie, no nie mogę, trzymajcie mnie. Zaha? Tak, słucham? Co takie mocne jest? O, trzecia skrzynka, S! One są S. Na wierzchu czy zakopane? Na wierzchu. Dobra, Bartmaniku, pomóż, proszę. Prosimy. No dobra, nie to nie. Nie, to nie. Wronik biedny, nieprzygotowany na event przyleciał. Czad, ja sobie przygotowałem wszystko. Bez kappy. Ja wszystko przygotowałem na ten eventior sobie. Ja nie wiem, czy się wtedy jak ja narzekałem, że coś ja nie mogę swoich rzeczy znaleźć, czy coś się nie pojawiło nagle przypadkiem. Ja bym się wracał już powolutku. Cztery skrzyneczki, elegancko. No ja bym coś zrobił, jakieś takie wiesz, przygotowanie przynajmniej. Bo to jest kilkumisjowe, prawda? Tak. Znaczy, tak żeby... O cholera. To jest dwie godzinki, nie? Ja tam nawet nie wiem jakie mam samochody, jakieś takie rzeczy. I byśmy zobaczyli czy tam wszystko działa, wiesz, takie rzeczy, dobra. Nie? Dobra. Czy tak bardziej chilling dzisiaj? No chyba, że pierwszy hejst. Albo jakieś jedno przygotowanie, bo hejst jest chyba kilkuczęściowa misja, prawda? Tak. Jest parę przygotowań do głównej misji, tak jakby. Czy masz na początku, że na przykład jeżeli zbierasz, nie wiem, jak broń, potem ciężarówkę i coś, i potem w ostatniej misji w danym hejście masz cały napad od początku do końca, gdzie wykorzystujecie wszystkie rzeczy, które zbieraliście. Dobra, warf. Czyli sobie można się przygotować się do napadów w sumie z tej pobocznej, tej początkowej misji. Idealnie. Aha. Co tam? Co jest? Buźka mnie złapał, ale powiem wam ciekawostkę. W sensie najlepsze jest to, ciekawe mnie jak mnie namierzył, bo akurat F3 miałem odpalone. Ale plus jest taki, że wszystko wrzuciłem do Ender Chesta, więc on nic tam nie ma. I specjalnie się wsperełkowałem do Voida, żeby nic nie podniósł nawet. No jest. Słucham? Miałeś elektry? Ja? Elytry? Już ją przerzuciłem do Enderchesta. Enderchest. Ja już generalnie miałem... nawet klata mi została. S? Nic... No nic mi... Ej, mam... Nic mi nie wyleciało. Jaka PPega z typa. Elegancko. S?